Cześć, mi się pysie. Cześć. Ten to się nie. Cześć! Cześć, kurwa! Obczaja cię, to w ogóle sąsiad powiedział mi bardzo ciekawą rzecz. Zacznijmy od małej nauczki. Od teorii. Mówi do mnie, zajebiście wygrawerowane C. Nie wiem, czy to będzie widać, mam wrażenie, że nie będzie tego widać. Na dnie tego szkła wygrawerowane jest C. No powiedzmy, że to od Korsendorka, tak? C oczywiście od słowa cycki. No. W Belgii nie wiem, czy wiecie, cycki brzmią tak jak w Polsce, cycki. I stan właśnie piana. No ale właśnie, powiedz, do czego jest grana. No to ty powiedz, bo to ty mi powiedziałeś. I sąsiad uświadomił mnie, jak w zasadzie we wszystkim, co dotyczy piwa, uświadomił mnie, że to jest po to, żeby dobrze się pieniło piwo, tak? Żeby piano. Nie, to jest po to, że jak tutaj mamy podrażnione, to w tym miejscu zbierają się pęcherzyki dwutlenku węgla i idą do góry. No i dzięki temu, trochę sztucznie, ale jednak cały czas na wierzchu jakiś tam lekki korzuszek piany się tworzy. A ja się miałem rozebrać w ogóle. Co kto lubi? Bo w sensie mówi sąsiad do mnie, mówi weź ty się rozbierz, bo wyjdziesz, że jestem pojebany i w koszulce tu stoję, a to nie być zimno. A tu jest raptem 3 stopnie, kurde. To się rozbiera. Nie, żartujemy, nie jest 3, jest 4. Dobrze, mamy dzisiaj piwo The Miner. Górnik. Z Brokreacji. Górnik. Górnik z Brokreacji. Z Black IPA, 6,7 alkoholu. To browar. 16% ekstraktu. IBU. No tak, to ty to mówisz najlepiej. AT IBU. Dobrze, i teraz będzie chwila dla tych, dla proboszcza. The Miner to klasyczny Black IPA o czarnej barwie nadanej przez słody palone oraz bardzo cienny ekstrakt słodowy cinnamar. Sulimar. Brzmi jak, kurwa, proszek do prania. W aromacie dominują nuty owocowe z subtelnym tłem palonego słonecznika. W smaku mocna grejpfrutowa, cytrusowa z goryczka. O mocy 80 IBU. Tak jest napisane? No. W ustach odczucie picia jasnego IPA. No i teraz tak, słuchajcie. No już nie masz więcej co powiedzieć. Info z pierwszej ręki. Pale Ale, pszeniczny, ciemny, karafa special typ 3, ekstrakt słodowy cinnamar, a chmiele to Warrior, Cascade, Centennial, Equinox, drożdże US05. Mega ciekawe informacje. Bardzo ciekawe informacje. Otwórz piwko, drogi przyjacielu. Mój drogi przyjacielu. Ale to ciekawe rzeczy. Fuj. To bardzo. No. Jakby to powiedział zaprzyjaźniony bloger z vlogu Birofilo o piwie. Spójrzmy co z butelki. Tak mówi? Nawet tak robi. No to pozdrawiam. Chcesz tak zrobić? Spojrzeć? No. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie internety. Internety są spoko. Dobra, już, bo tobie nie będzie, znowu będzie płacz. Dobra, trochę wam pokażę. Z bliska coś. Zęby pokaż. Nic nie widzicie. Pewnie. I wyszło jak zawsze, że mam więcej. A ja wam też pokażę, żeby nie było. Pokażę wam górnika. Górnicy to są ciężko pracujący ludzie, zarabiający dobre hajsy za to. O. Szanujemy wszystkich górników i to, jakie hajsy zarabiają. Choćby były małe. No. To też. Piana ładna. Bardzo, ciebie bardzo. Zwłaszcza. U mnie też. Taka, chociaż duże pęcherze się zrobiły. Natomiast barwa jest dość intrygująca, bo nie jest black, tylko jest takie... Mój drogi sąsiedzie, bo ja mam ładną pianę, bo ja mam siwy grawerowany. A, no. Jest takie, powiedziałbym, piana grizzly. Kapsel dole. Kurwa, nie piana, barwa grizzly, w sensie brunatna. No. Takie piwo, ono w ogóle się wydaje strasznie mętne jest, nie? Mętne? Nie wiem jeszcze po czym to tak się wydaje, ale wziąłem pod światło tak? I aż tak źle nie jest. No trochę jest, ale aż tak źle nie. Jak się wydaje bez światła. Ale tu gdzieś napisali na etykiecie, żeby to tylko w smaku, tutaj w smaku, więc... No ale w zapachu, w aromacie zapnij jest, oczy. Jest na jasno. Spójrzmy co w szklance. Pozdrawiamy Tomka. Nie no, słuchajcie, jest fajnie, bo no fajnie. Jest jasno. Ja lubię taki Black IPA, bo... No bo takie powinno być. No bo na to takie powinno być. To Black IPA Black, które jest bardzo palone i ten, no to... Pamiętam taką być stoutem amerykańskim i już. Pamiętam taką rozmowę Tomka, jakże kogo. Z Jackiem z Nepomucena, że na cinnamarze to takie oszukaństwo, bo Nepomucen wypuścił takie zajebiste Black IPA, co smakowało jak jasne piwo. No i tam było takie troszkę sprzeczka i tak dalej, bla bla bla. Czy to na pewno jest zgodne z craftem i tak dalej. No kurna, jest zgodne, tak? To jest ekstrakt. To nie dolał tam, Mateusz nie dolał tam farby. Nie? Zgadzasz się ze mną? Na cynamarze cytka się usmarza. O, no i dokładnie, nie? Bardzo fajny zapach, jasnego piwa. Nie ma tutaj, nie? Nie ma tu ciemnych słodów tak naprawdę, nie ma jakichś tutaj... No może tutaj nutka palonego, tak? Balonego słonecznika. Ja nie czuję.
Ja też nie. Tak jak wielu Black IPA i tak. Nieraz jadam palony słonecznik w salaszkach. Zawsze. To nie czuję go. Nie czuję. No dobra, a w smaku? No bo tak, tu grubsza wszystko co w IPA, czyli tam jest duża żywiczność właściwie tutaj. Cytrusów smaku też trochę. Smaku też. Ale, no i tyle w aromacie. A w smaku, wydaje mi się, że to są trochę palone nuty, ale może mi się zdawać. Że to ale nie tak, tak, powoduje, nie tak jest to autowe, nie? To... nie ma jakiejś tam kawy czy czegoś. Nie ma takich rzeczy. No może jest ten słonecznik, no uznajmy, że jest. No kurczę, niech sałatki też mają coś od życia. Dobra. Nie, no nie ma na oczy, żeby... Nie, no to już w smaku czuję, no w aromacie tak, nie czuję smaku. No oczywiście. No. Ja muszę jeszcze raz zjeść. Zapraszam Cię na sałatkę. Czy po weekend? Zawsze. Dziękujemy. To na tyle. No możemy coś powiedzieć o prokreacji, a czemu nie? Wiesz, że oni ważą w browarze cysterców? Słyszałem. Strzyżycki browar cysterców Gryf. No. Mateusz Górski, pozdrawiamy, bardzo sympatyczny. Fajna sprawa, że mamy cysterców w Polsce w ogóle. Fajna kawa. Cysterci to spoko, no. Cysterci są luz. Oni też swego czasu załapali się do pierwszej ligi NBA. No dwa sezony, no. Ale Clippersi się wściekli, że... Strzyżyce Clippers? Cysters Strzyżyce. Ale Clippersi się zdenerwowali, że ludziom się to pierdoli pod nazwy i niestety, no. Spadli do drugiej ligi NBA. Podwalili Blatterowi FIFA i FIFA im wywaliła z NBA. Dokładnie. Jest tu jeszcze jakiś taki... Hej, hej, tu FBI. Kto to powiedział? Jan Paweł II. Nie. Ja też nie pamiętam. Gmoch. O, Gmoch powiedział. No, hej, hej, tu FBI. No, to nieważne. No, mówmy coś. No, mówmy coś, niby jesteśmy tacy. Spoko. Spoko. Ja tam się ledwo znam. Oczywiście. Ze mną chyba. Z grubsza można powiedzieć, że to jest bardzo sesyjne piwo, łatwe do picia. Bardzo dobre piwo. No, ogólnie spoko. W ogóle ostatnio w piwnicy pijemy tylko spoko piwa. Czy to chyba takie jakieś założenie, nie? Ale coś tu jest taka nuta i nie daje mi spokoju. I nie przypomnę sobie oczywiście, ale jakaś jest. Pamiętajcie, że w razie czego, gdybyście coś czuli i nie możecie nazwać, to jest to samo. Nazwijmy ją nutą chuj wie czego. Migdał. Nuta migdała. Michała. Michała. Dlatego, że pijemy z tych szkiełc porysowanych na dnie. To pewnie przez te... przez grabę. Dobra, koniec tego pierniczenia. No. Jeszcze raz spoko piwko, kolejne spoko piwko z brokreacji. W ogóle The Butcher to mnie rozwalił. Do tej pory wspominam to piwo. Ja nie wiem, czy tam Mateusz wypuści kolejną warkę, czy nie, ale... Ja chciałem się pochwalić moim tak. Widzicie, jak widać sutki? Właśnie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Zaraz koszulkę mam, o taką ładną. Masz, pokaż tak. Z piwnym brzuchkom. To jest stronka, której wejdziecie i tam na przykład można znaleźć super przepisy dla piwoszy, bo no, piwny brzuch wybula strasznie. 500 na dziecko, zobaczcie. Próbuję jakoś wyłudzić te 500 na dziecko, ale no zobaczymy, czy się połapią. Będę cały czas twardo się trzymał, że mam... jestem w 7 miesiącu ciąży. Nienarodzone też dziecko. To jesteś, sama władza to tak na, ty chyba się w 7 miesiącu gdzieś. No w każdym razie, słuchajcie, jest strona piwnybrzuch.com, bardzo fajna, fajne koszulki można kupić. Jak z nim zagadacie, to pewnie ich dietę wam ułożą. Świetne chłopaki, chyba narkotyki biorą. Tak mi się ale wydaje. Ale nie mamy, to nie jest potwierdzone info. Wejdźcie sobie, macie znaleźć, możecie tam znaleźć takie koszulki, możecie sobie znaleźć koszulki innych browarów, inne jeszcze rzeczy. Więc ja tam kupiłem zajebistą siatkę Eko. A ja podkładkę jeszcze pod kawkę używam w pracy z Radugi. Świetny sposób. Tak? Naprawdę? A i co, tak sobie siedzisz i sobie podkładasz pod kawkę? Nie no, stoi w miejscu swoim, to w tym miejscu odkładam. Na tym polega podkładka. Ja cię, super. No, tak. Ale masa. Zajebiste. A ja w Aldiku błyszczę siatką Eko, no, z piwnego brzucha. Polecamy, piwnybrzuch.com. Wasze zdrowie i piwnego brzucha zdrowie też. Koma. Zdrowie. Piwnego brzucha koma. Bywajta. Spoko. Coś tu jest. Ale jest coś, no. A poza tym, że ten ciemny słup tak trochę się zaczyna. Może ten cinnamon? Trzeba się napić cinnamon. Dzień dobry, list cinnamon. Dobra, weź to wyłącz, a ja się ubiorę. Masz bluzę.